Witam bardzo serdecznie wszystkie orzekające. Mam na imię Justyna i przynależę do klubu od końca sierpnia zeszłego roku. I powiem szczerze, nie żałuję ani jednego dnia swojej przynależności do tego klubu. Rozpoczęło się to wszystko w momencie, kiedy zapoznałam się z projektem orzekającym. Byłam wtedy w ciąży i miałam czas na to, żeby troszeczkę się zresetować, odpocząć, zrelaksować się, pogłębić swoją wiarę. I tutaj bardzo pomógł mi ten projekt. Dodatkowo w okresie pandemii, po wysłuchaniu webinarów na temat niestresowania się, nielękania, poczułam się dużo lepiej. I totalnie wyłączyłam telewizor i zostało mi to do tej pory właściwie, także nie słucham. Także w ogóle nie słucham wiadomości, praktycznie nie oglądam telewizji, jest to duży plus dla mnie. I czuję się wtedy, czuję się dobrze po prostu, nie jest mi potrzebny do życia. Klub jest dla mnie bardzo ważny, ponieważ jest to dla mnie mega inspiracja. W ogóle kawy, które są co poniedziałek, są dla mnie bardzo motywujące. Tyle informacji na temat w ogóle życia czy religii. Myślę, że chyba nie dowiedziałabym się, gdyby nie słuchanie kaw. Kursy. Kursy to kolejny ważny punkt klubu. Dużo mi dały. Na razie zrobiłam tylko kilka, ale efekty już są duże. Przede wszystkim fundament, dzięki niemu dowiedziałam się właśnie, jakie mam wady i zamieniłam je w dobre cechy. Nauczyłam się zwracać uwagę na swoją kobiecość. To przede wszystkim zaczęłam nosić sukienki. Wcześniej może niekoniecznie było mi z nimi po drodze. To, co jest jeszcze ważne, właśnie urzekająca, uporządkowana urzekająca. Wcześniej byłam mistrzynią chaosu, teraz mój dzień naprawdę wygląda zupełnie inaczej. Myślałam, że będzie mi trudno zapanować nad w ogóle ładem w mieszkaniu, ponieważ mam małe dziecko, niemowlaczka, ale jednak jakoś dzięki temu, że rozpoczynam też dzień od czytania Słowa Bożego, jakoś ten dzień mi idzie pięknie. Wyrabiam się ze sprzątaniem, zakupami, spacerem z moim maluszkiem, z zabawą, z obiadem i mam czas dla siebie, na swoje własne kursy, na realizację siebie, na czytanie książek. Wcześniej to nie było takie do końca realne. Także kurs uporządkowana orzekająca jest naprawdę super. Kurs o diecie też to jest ważny punkt, bo tam jest dużo takiej merytorycznej wiedzy i wspaniałe przepisy, także polecam. Zrobiłam jeszcze kurs o twórczości i tutaj dowiedziałam się, tak weszłam w głąb siebie i zapoznałam się ze swoimi dobrymi stronami. Także cały czas je rozwijam i mam nadzieję, że może będzie coś z tego więcej. I kurs macierzyństwo. W ogóle pani prowadząca Ania Powideł pięknie o nim opowiada i po prostu uwielbiam ją słuchać i polecam ten kurs. To, co jest jeszcze fajne, to przede wszystkim randki małżeńskie. Jakoś wcześniej o nich jakoś nie myślałam w ten sposób, ale właśnie tutaj Ewelinka zachęca do nich i je czasami organizuje. Czasami zadania i pytania, które są w kursach, zadaję mężowi i to jest właśnie punkt do ciekawej dyskusji. Także czasami jest zdziwiony. Ale sobie fajnie rozmawiamy, także to też jest duża zmiana. Przede wszystkim najważniejsza jest taka zmiana, że jestem uśmiechnięta, jestem bardzo naenergetyzowana pozytywną energią. Jestem zadowolona, jestem wdzięczna. Nie plotkuję, przynajmniej staram się bardzo to ograniczać.
dużo, dużo więcej się modlę. I tak widać po mnie, że po prostu zmieniło się dużo w mojej osobie, w moim charakterze. Może też to zauważył. Dobrze mi z tym. Także dziękuję bardzo za ten klub. I taki jeszcze ważny PS, mianowicie niech nikogo nie dziwi to, że klub jest płatny, bo za taką wiedzę, za jakość kursów no, należy się płaca. Także tym bardziej, że pamiętajcie o tym, że część z tych pieniążków idzie na Fundację Małych Stópek. Także, także myślę, że na tyle. Dziękuję za wysłuchanie i polecam kurs.